Oczywiście nie tylko nasz Krzysztof Piątek typowany jest na następcę Luisa Suareza w Barcelonie. Jest kolejny mocny kandydat. Zapraszam na kolejny odcinek. Pojawiła się teoria, że Barcelona miałaby pójść tą samą drogą co kilka lat temu, sprowadzając Urugwajczyka. Suarez na Camp Nou przeniósł się z Liverpoolu i dziennikarze sugerują, że jego idealnym następcą mógłby zostać obecny snajper The Reds, Roberto Firmino. Brazylijczyk razem z Mané i Salahem stworzył jeden z najgroźniejszych tercetów ofensywnych w piłce nożnej i jego usługami nie pogardziłby największy klub. Dodatkowo na korzyść Barcy ma przemawiać fakt, że na Camp Nou Firmino spotkałby dawnego kolegę z Liverpoolu i swojego rodaka, Filipe Coutinho. Zresztą brazylijski pomocnik miałby przekonywać kolegę do przenosin do Hiszpanii. Oczywiście wiadomo, że mówimy o przyszłości, najwcześniej o letnim okienku transferowym. W poprzednim sezonie Firmino zdobył 27 bramek, jego kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro. To z pewnością nie będzie łatwa operacja. O przyszłości swojego klubu myśli menedżer Chelsea Maurizio Sarri. Jak podają włoskie oraz angielskie media, The Blues zaczęli obserwować utalentowanego pomocnika z Włoch. Chodzi o 18-letniego Sandro Tonaliego, zawodnika Brescia występującej w Serie B. Opanowanie, duża jakość, a zarazem kreatywna gra młodego zawodnika sprawiły, że niektórzy we Włoszech widzą w nim nowego Andrea Pirlo. Tonali od dawna szkoli się w Brescia. Znakomite występy w drużynie juniorskiej sprawiły, że w końcu dostał on szansę w pierwszym zespole rodzimego klubu. W poprzednim sezonie rozegrał on 9 spotkań w Serie B. W obecnym na razie 7-krotnie wybiegał na murawę i w tym czasie zanotował 3 asysty. Włoch ma również na koncie kilkanaście występów w reprezentacji swojego kraju do lat 19. Kilka miesięcy temu rywalizował z kadrą na Mistrzostwach Europy tej kategorii wiekowej, dochodząc z nią do finału, ale tam po dogrywce okazali się lepsi Portugalczycy. Za Tonaliego już teraz trzeba zapłacić około 25 milionów euro. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Firmino pasowałby do Barcelony. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!